Hejo! Z tej strony Monia! Cieszę się bardzo, że jesteście razem ze mną, kochani! A dzisiaj, wiecie co ja dla was mam? Jak już widzicie, mam tutaj aż ile? Dwa pudełka opakowania z Maka! Właśnie! A jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj się w nich skrywa, to wiecie co? To zostańcie koniecznie razem ze mną do końca filmiku, a zobaczycie, co jest w środku. Mogę wam zdradzić taką małą tajemnicę, że są to buźki. Mam nadzieję, że już się domyślacie, co to jest. No to co? To otwieramy. To zanim rozpakujemy nasze dwa pudełeczka z McDonalda, czyli nasze Happy Milki, przedczas na co? Na pozdrowionka, właśnie ponieważ wracam do pozdrowień ponownie i piszcie mi w komentarzu właśnie, czy lubicie hamburgery i oczywiście o swoich pozdrowieniach, więc pozdrawiam słodką Juleczkę, mua, buziaczki kochana. Kolejną osobą, którą dzisiaj pozdrowię, będzie to Kalinka Malicka, mua, buziaczki. Kolejnymi osobami w tym odcinku to będą to Zabawkowicz.pl oraz Sweet Ania 1, 2 i 3. Mua, buziaczki kochani! I ostatnimi osobami w tym odcinku, które pozdrowię, będą to Lili i ja oraz Sylwia Ły. Mua, buziaczki kochani! Pozdrawiam was bardzo gorąco i całuję z całego serducha. No i dzisiaj mogę wam już w sumie teraz, dzisiaj tak teraz, przepraszam, mogę wam powiedzieć, że tutaj się skrywają co zabawki z emoji, tak z filmu Emotki. No to co, jesteście ciekawi, jak one wyglądają? No to otwieramy. No dobrze, to przyszła pora, aby w końcu rozpakować nasze pudełeczka. No i tak powiem wam szczerze, że trochę się zastanawiałam, od którego pudełka mam zacząć, ale wiecie co, wymyśliłam, że wezmę z prawego. Dobra, to uwaga, to na razie sobie odkładam. Mam już tutaj moje, słuchajcie, czarne nożyczki i otwieramy nasze pudełeczko i sprawdzamy, co się kryje w środku. I wiecie co ja tutaj mam? Łapę, patrzcie! Jaka fajna, taka buźka czerwona, ojejka, ale fajniutka. No dobra, to otwieramy naszą emotkę pierwszą i zaraz się przekonamy, co to jest i jak ona wygląda. Wow, popatrzcie, czy wy kojarzycie tego bohatera, a być może już go znacie, to koniecznie napiszcie mi o tym w komentarzu. Wow, jest i nawet tutaj taki brylok do niej, super, wiecie co, to jest taka mała mini podusia, do której możecie się tak fajnie przytulić. Super, no fajnie, fajnie, fajnie. Może być to, słuchajcie, wasza maskotka, podusia, jak ją sobie nazwiecie. I wiecie co? Z jednej strony jest zadowolona, a z drugiej jest taka uśmiechnięta. Fajnie, no to co? No to pokazuję wam ją z bliska. To zobaczyliście już pierwszą zabaweczkę z naszego filmu Emotki. Mam nadzieję, że wam się podoba. To teraz pora na co? Na kolejną zabaweczkę. To słuchajcie, otwieramy kolejną i... O, ale fajne! O, jejka, zobaczcie, jest to taka fajna żabka. O, o rany, ale ma fajny uśmiech. Czy wy to widzicie sami? No dobrze, ja już się nie mogę czekać. Ojejka, pierwsza buźka mi się przewróciła. No ale to nic nie szkodzi, czasami tak się zdarza. No to otwieramy naszą zabójkę. Ale ona jest taka, wiecie, jest witaśna. Wow, ale śmieszna. Zobaczcie, po jednej stronie ona sobie tak fajnie śmiga. Ale śmiesznie. A po drugiej stronie jest taka cała zadowolona, jak to fajnie wygląda. No i oczywiście na czubku jej swojej główki ma taki fajny swój bryloczek, ale fajnie, no to co, no to pokazujemy wam z bliska. No dobrze, to już mamy za sobą dwie zabaweczki rozpakowane. To teraz pora na kolejną. Ja już się nie mogę czekać, co tym razem mi się trafi. To słuchajcie, to na razie te dwie sobie tutaj odłożę na bok i otwieramy kolejne pudełeczko. I co my tutaj mamy? Wow, zobaczcie! I jest to taka fajna
fajna żółta emotka. Czy wy go poznajecie? Co? Mam nadzieję, że wiecie, kto to jest. Dobra, to uwaga, otwieramy naszą saszetkę z naszą emotką. Wow! I spójrzcie po jednej stronie. Jak widzicie, jest tutaj już co? Pokazany jęzorek jej, a po drugiej stronie widać jej co zacierz taki, ale śmiesznie. No i spójrzcie, tutaj trochę pokazuje swoje ząbki, a po drugiej stronie nie pokazuje ząbków, tylko jęzorek pokazuje. No i jak na wszystkich pozostałych zabaweczkach jest tutaj taki mały bryloczek jej, jak wygląda rzeczywiście właśnie w filmie emotki. No dobra, to słuchajcie, zobaczyliście już trzy takie fajne, malutkie podusie z emoji. No to teraz pora na dwie kolejne. To uwaga, kochani, kolejna zabaweczka przed nami właśnie. No dobrze, to otwieram moje pudełko i zobaczcie, o rany, jest tutaj taka fajna dziewczynka, która ma już co? Niebieskie włoski, o rany, ale fajna jest. Dobra, to otwieramy kolejną naszą taką fajną poduszeczkę. Jacie, zobaczcie, jak się fajnie do was śmieje. A tutaj ma trochę taki mały, ruchomy swój kucyk. Czy wy wiecie, kto to jest? Jeżeli wiecie, to piszcie mi o tym koniecznie gdzie? No w komentarzu mi piszcie i spójrzcie, po jednej stronie jest cała taka zadowolona, pełna energii właśnie, a po drugiej stronie jest po prostu tak uśmiechnięta, może troszkę taka ciekawska, no nieważne jaka jest, ale popatrzcie, te podusie są normalnie genialnie, mi się najbardziej podoba ta zapka, mi się podoba, słuchajcie, bo jest taka słodziutka. No dobrze, to słuchajcie, no i tutaj mamy tą taką fajną dziewczynkę, no i oczywiście jest tutaj taki fajny bryloczek obok niej, ale fajnie, chyba sobie tą żabkę, słuchajcie, przypnę do moich kluczy i będzie razem ze mną jeździła. No dobrze, no to widzicie, już cztery zabaweczki, to pora niestety, ale niestety to na ostatnią naszą zabaweczkę. To uwaga, 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 otwieramy ostatnią naszą zabaweczkę. Jestem ciekawa, co tutaj może się kryć w środku. No dobra, to otwieramy, bo ja już się nie mogę doczekać. Ale fajniutka matka, zobaczcie, jaka jest taka brązowiutka. No dobra, to otwieramy naszą małpeczkę. O, otwieramy naszą małpeczkę i zobaczcie, jaki śmieszny Maryjek. Po jednej stronie ona śpi chyba, a po drugiej stronie się cieszy. Wow, ale fajnie. No dobra, no i wiecie co jeszcze? Na czubku jej głowy, w sumie jej fryzurki, jest co? Brylok! I zobaczcie, jak ona śmiesznie tutaj wygląda, ponieważ jest cała taka w ogóle zdziwiona, ale śmieszne są te zabaweczki. Wszystkie normalnie mi się podobają, ale najbardziej mi się podoba ta zabecka, kochani, właśnie. W sumie te dwie emotki są fajne, bo są one zwierzaczkami, a ja kocham zwierzaczki. No to co? No to rozpakowaliśmy już wszystkie nasze zabaweczki z Happy Meala. To słuchajcie, kochani, zakończyliśmy nasz odcinek z czym? Z Happy Mealem! A dokładnie z emotkami! Właśnie! Jeżeli wam się podobało, to oczywiście co? Kciuk w górę! Napiszcie mi w komentarzu, która z emotek wam się najbardziej podobała i jaką posiadacie w domu i czy nie możecie się doczekać premiery filmu właśnie i czy czekacie na ten film. Piszcie mi także o własnych pozdrowionkach, bo ja kocham was pozdrawiać. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa! Mua!